O, siemano, ponownie. Słuchajcie, Ford Focus, C-Max, a nawet nie wiem do końca, jaki to jest Ford zasadniczo, ale to po filmie będzie widać. Słuchajcie, poprzeczka podniesiona coraz wyżej z robotami, a przede wszystkim z usterkami, tak? Stacyjka, kluczyk. Samochód chodzi. Samochód dalej chodzi. Także hit Marek Sierocki. Cały czas chodzi. Teraz tak. Samochód nie chodzi. Słuchajcie, od czego należy taką robotę zacząć? Oczywiście wiedzę mam lakoniczną, co jest przyczyną i tak dalej, bo nie wiadomo. Ale od czego zaczynamy? Przede wszystkim, no wiadomo, już nie mówię o demontażu tutaj tunelu wszystkiego, bo to musimy zdemontować. Ja zwróciłem uwagę... O, jeszcze ciekawie. Kierownica zablokowała. Ja zwróciłem uwagę na tą kontrolkę. Co prawda ona nie świeci, ale być może tu jest dokładany jakiś alarm, immobilizer, cokolwiek, jakaś blokada rozruchu. Zazwyczaj, szczerze powiedziawszy, jest to montowane w stacyjkę. Wiadomo, w kable, to jest typowe. Praktycznie każdy to wpina się tu w przewody, chociaż nie wiem dlaczego, bo jak ja bym miał to robić, to wolałbym się trzy razy bardziej wpiąć w jakiś przekaźnik, powiedzmy od pompy paliwa, który jest wierno-rozwierny, tak? Czy w jakieś tam kable gdzie indziej, ale no zazwyczaj jest to robione przy samej stacyjce. No okej, więc teraz tak, być może dokładana tutaj centralka gdzieś jest zwarta, gdzieś przekaźnik w środku, bo to jest wadliwe, to kosztuje parę groszy, zazwyczaj to lubi siąść, tak? I odszukujemy najpierw to. Ja zacznę od tego. Doszukam się tego, rozmontuję to całkowicie i zobaczę, jaki będzie efekt. Jeżeli efekt nie przyniesie, to jeszcze jest coś takiego jak zawór gaszący. Mogę się mylić. Oczywiście wiem, że trochę ludzi ogląda różne tam filmy, shorty przede wszystkim. Jest jeszcze zawór gaszący. Nie wiem, czy występuje w tym modelu. Nie wszystko idzie spamiętać. Ale zasadniczo też może być to powodem, chociaż marne szanse. Także od czego zaczynamy, jeżeli byśmy mieli taką usterkę, od czego zaczynamy? No wiadomo, tak, no kluczyk wyciągamy, samochód nam dalej chodzi, czyli gdzieś coś trzyma, czyli stacyjka nam, wiedza teoretyczna, czyli stacyjka, jeżeli jest rozłączona, to ona powinna nam rozłączyć napięcie na przekaźniki, na wszystko, tak? Jeżeli tego nie robi, a robi to włącznik i komuś to nie przeszkadzało, tak, przez tyle czasu, nie wiem, dlaczego teraz przeszkadza, dlaczego to jest uciążliwe, no ale okej. To jeżeli tak się dzieje, że rozłącza nam to, więc 90% stawiam, że to jest wina domontowanego, założonego czegoś, jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, że po prostu tak to działa, chociaż to paranoja, bo dla mnie to jest żadne zabezpieczenie, bo samochód dalej chodzi, jeszcze jest problem, bo gdyby cokolwiek się wydarzyło, no powiedzmy sytuacja. No i teraz coś tam robimy, jedziemy, coś i nam kluczyk, no o, przekręca się w pozycję zero, nie wiem, cokolwiek i mogłoby dojść do tego, że jeszcze by zblokowało nam kierownicę, tak? No dobra, no co, zaczynamy robotę, no. Nic nie pozostaje innego, jak dobierać się do tej centralki i coś zaczynać myśleć, dlaczego tak się dzieje. Jak dla mnie po prostu nie rozłącza przez wartą centralkę, ja, co się okaże, dogramy drugi film. Także taka ciekawostka. No to co, trzymajcie się, zaczynamy środę po południe. Robót jak psów więcej na ulicy, standardowo. A później będzie jakiś short z suchym, optymistycznym oczywiście żartem.